26 września w Warszawie w ramach debaty Przyszłość polskiego rolnictwa dr Anna Kozajda, będąca adiunktem w Zakładzie Zagrożeń Fizycznych w Instytucie Medycyny Pracy, wygłosiła wykład, w którym przedstawiła, jak poważnym zagrożeniem epidemiologicznym są przemysłowe fermy zwierząt, nie tylko dla mieszkańców okolic, pracowników ferm oraz ich rodzin. Skrót wykładu zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Tymczasem wysłuchajmy krótkiego podsumowania ze strony pani doktor. Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt stanowią źródło wielu zanieczyszczeń. Nie tylko wewnątrz środowiska, wewnątrz budynków hodowlanych, gdzie w badaniach wykazano olbrzymie stężenia, bardzo wysokie stężenia mikroorganizmów, ale również emitują te zanieczyszczenia do środowiska zewnętrznego. Także ludność zamieszkała w okolicy ferm i jest narażona na pył organiczny, który jest nośnikiem dla mikroorganizmów. Aktualnie największym problemem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia mikrobiologiczne na fermach, jest antybiotykooporność bakterii. Szczególnie gatunek gronkowiec złocisty, który charakteryzuje się całym szeregiem właściwości, które powodują, że łatwo nabywa oporność na antybiotyki, w tym multioporność, jednoczesną oporność na wiele różnych substancji biobójczych, powoduje, że rozprzestrzenienie go w okolicy ferm naraża i samych mieszkańców na infekcje, którzy stają się nosicielami tych bakterii, ale również one rozprzestrzeniają się, ich geny, te geny oporności na antybiotyki rozprzestrzeniają się w środowisku, są nabywane przez gatunki środowiskowe, typowo środowiskowe, które bez tych genów są obojętne dla człowieka. I problem związany z infekcjami, szczególnie w populacjach szczególnie podatnych, czyli jak dzieci, osoby starsze, osoby obniżonej odporności, są narażone na gwałtowne infekcje. W tym również udział tych mikroorganizmów antybiotykoopornych pochodzących od zwierząt w zakażeniach szpitalnych staje się coraz większy. Według badań przeprowadzonych w Danii nosicielstwo gatunków szczepów MRSA, czyli opornych na metycylinę, w 2010 roku było na poziomie 16%, natomiast w 2016 roku już sięgnęło 88%. Ludzie pracujący, pracownicy ferm, weterynarze zarażają się na fermach podczas swojej pracy od zwierząt, przy czym tą determinantą infekcji jest nie kontakt ze zwierzęciem, a wdychanie bioaerozolu, czyli jest to droga typowo oddechowa. Ci pracownicy ferm zarażają członków swoich rodzin i całe rodziny pracowników ferm przenoszą dalej infekcje na populację generalną. Stąd problem ten dotyczy nie tylko pracowników, nie tylko bezpośredniego otoczenia, ale w tej chwili stał się problemem globalnym. Bardzo dziękuję.